Dzień dobry, Tomasz Machić. Przed nami kolejne wydanie miejskiego programu informacyjnego, a w nim ściganie o puchar prezydenta miasta Rybnika. Wieczór pod lipami. Muzyka gwiazd, amerykańskie inspiracje od Bluegrass po swing. Automatyczny defibrylator zewnętrzny w Urzędzie Miasta. Atrakcje turystyczne Rybnika. W niedzielę 16 lipca odbyło się ściganie o puchar prezydenta miasta Rybnika. Ściganie o puchar prezydenta miasta Rybnika było kolejną imprezą organizowaną przez Automobil Klub Ślązak. Automobil Klub jest społeczną organizacją automobilistów i miłośników motoryzacji. Siedzibą popularnego Ślązaka jest miejscowość Rydułtowy. Cele Automobil Klubu Ślązak są następujące: inicjowanie i organizowanie działalności rozwijającej wiedzę motoryzacyjną i podnoszącą poziom kultury motoryzacyjnej społeczeństwa, organizowanie i popularyzowanie masowego oraz wyczynowego sportu motorowego, a w szczególności samochodowego, szkolenie i podnoszenie kwalifikacji zmotoryzowanych, integrowanie środowiska automobilistów oraz działanie na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz rozwijanie wśród społeczeństwa kultury motoryzacyjnej. Ściganie to szybkościowa konkurencja motoryzacyjna, w której według ustalonych zasad trzeba pokonać określoną trasę w jak najkrótszym czasie. Ściganie o puchar prezydenta miasta Rybnika spotkało się ze sporym zainteresowaniem zarówno wśród kierowców, jak i kibiców. Wśród startujących samochodów pojawiły się świetnie przygotowane rajdówki, jak również auta całkowicie seryjne. Załogę stanowiły dwie osoby: kierowca oraz pilot. Kierowca musiał posiadać prawo jazdy, a pilot ukończony 17 lat. Warunkiem zaliczenia wyścigu był przejazd trasy imprezy według wytycznych podanych przez organizatora. Odbycie wszystkich prób zręcznościowych w zapiętych pasach bezpieczeństwa, zapiętych kaskach ochronnych, z włączonymi światłami mijania i zamkniętymi szybami. Trasy wyścigu podzielone były na etapy. Samochody zawodników mogli podziwiać kibice zebrani przy ulicy Młyńskiej, Rzecznej, Drzymały czy Podmiejskiej Bocznej. Biuro zawodów mieściło się przy ulicy Halera. Ściganie przeprowadzone zostało w ciągu jednego dnia. Najlepszy czas wśród startujących uzyskał Kamil Bronikowski, jadący Peugeotem 106, który pokonał trasę w 10 minut 14 sekund i 24 setne. Tuż za nim ze stratą 38 setnych sekundy znalazł się jadący Suzuki Swiftem Tomasz Sanecznik. O ponad 4 minuty wolniejszy od Sanecznika był Łukasz Szywacz, ścigający się Fiatem Seicento. Zajął on trzecie miejsce. Miłośników ścigania jest coraz więcej. Już od paru lat startuję w takich super sprintach organizowanych z naszego klubu, jak i tam po innych terenach, Tychy i tak dalej. Jak należy przygotować auto do zawodów? Na nasze warunki super sprintów nie potrzeba nic w tym samochodzie, tylko kierowca musi mieć pilota i dwa kaski. No, a żeby czuć się bezpiecznie i pojechać już szybciej, no to ważne jest, żeby mieć tą klatkę bezpieczeństwa, jakieś tam zawieszenie, już to, żeby samochód się lepiej prowadził, żeby nie pływał w tych zakrętach, w tych szykanach. No i opony to jest główna podstawa też. O poziom zawodów zapytaliśmy organizatora. Startują zawodnicy amatorzy, kierowcy amatorzy, którzy chcą poćwiczyć, potrenować, pojeździć, spróbować swoich sił w takich wyścigach. To jest już poziom taki średni, amatorski, średni, który wkręcają się zawodnicy. Są nowi również, ale większość załóg jest taki, gdzie z nami już jest przez 3 lata. Różnorodność tras to ogromna zaleta tych zawodów. Trasy planujemy tak, żeby można było pojeździć, nie przeszkadzać mieszkańcom, jak również były bezpieczne dla nas, dla tych uczestników zawodów, jak również dla pozostałych użytkowników.